Mazda CX-5 to niesamowicie ważny model w historii tego japońskiego producenta. I krótka piłka, czy w 2024 roku cały czas warto zainteresować się jej pierwszą generacją? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witam z zakierownicy używanej Mazdy CX-5. I na początek szybkie kalendarium. Mazda CX-5 zadebiutowała podczas wrześniowego salonu samochodowego we Frankfurcie w 2011 roku, a na rynku pojawiła się w roku 2012. Rozpoczęła nową epokę jako pierwszy model marki zaprojektowany zgodnie z językiem Kodo, czyli dusza ruchu. Jest to także pierwszy model japońskiego producenta, w którym zastosowano silniki w technologii Skyactiv, czyli zwiększono stopień sprężania w jednostkach benzynowych i zmniejszono go w dieslach. Podczas targów motoryzacyjnych w Los Angeles w 2014 roku zaprezentowano wersję po faceliftingu. Zmieniony został m.in. pas przedni pojazdu, wprowadzono elektroniczny hamulec postojowy, nowe obicia foteli, nowy system multimedialny, a także poprawiono wyciszenie kabiny. Druga generacja auta dostępna jest od roku 2017. I zaraz lecimy dalej, ale jeszcze jedna bardzo fajna informacja. A mam dziś coś bardzo fajnego dla osób, które prowadzą firmę kupującą i sprzedającą samochody. Otóż wystarczy, że klikniecie w link, który macie w opisie do tego filmu i dostaniecie 20 darmowych raportów od firmy Car Vertical. I nieważne, czy sprzedajesz miesięcznie 5 czy może 25 samochodów, to narzędzie pozwoli Ci uniknąć niespodziewanych kosztów ukrytych na przykład w importowanych samochodach, a także wskaże wiele istotnych faktów. Jak to działa w praktyce? Już pokazuję. Wystarczy wpisać VIN i natychmiast sprawdzamy, czy jakiś samochód nie ma przekręconego licznika. Dowiemy się, czy miał jakiś wypadek, a na zdjęciach zobaczymy, na ile był on poważny. Sprawdzimy historię sprzedaży, rejestracji i wiele innych rzeczy. Wystarczy, że klikniesz w link umieszczony w opisie filmu lub zeskanujesz kod QR, który widzisz na ekranie i otrzymasz 20 darmowych raportów do wykorzystania. Jak zatem widać, nie ryzykujecie niczym, a do zyskania jest bardzo dużo, także działajcie. Dobra, co najczęściej zarzuca się takiej CX-5, takiej używanej CX-5, czy po prostu starszym kilkuletnim Mazdom? Po pierwsze, że to nie są najbardziej przestronne, najbardziej pojemne samochody w klasie, delikatnie mówiąc. Że są słabo wyciszone. Do tego rdza i kradzieże, wiadomo. Może od tego ostatniego, no ciężko to sprawdzić, ale jak widzicie, ten samochód ma 10 lat, a ja w nim siedzę, także nie ukradli. A jak to jest z tą pojemnością? Otwieramy bagażnik. I znajdujemy tu 503 litry pojemności, do tego kilka dodatkowych schowków pod podłogą, a także kanapę dzieloną w proporcji 40-20-40. Dobra, to pierwszy aspekt, a teraz kanapa. Tutaj moje 182 cm wzrostu. No i faktycznie najbardziej przestronnie to tutaj nie jest. Co prawda ja nie uderzam kolanami w fotel kierowcy, natomiast jak widzicie, tego miejsca ogromnie dużo nie ma, chociaż nad głową jest bardzo dobrze. Wiadomo, to jest SUV, czy tam kompaktowy SUV, także nad głową możemy się tego spodziewać. Zapamiętajcie, na kolana w miarę, nad głową bardzo dobrze. Do wyciszenia przejdziemy sobie, gdy będziemy omawiali jazdę. A teraz przód, wnętrze i miejsce pracy kierowcy. I zobaczcie, pierwsze co mnie tutaj uderzyło, to jest jednak 10-letni samochód. Nic tutaj nie jest porysowane, nic tutaj nie trzeszczy, nie skrzypi. Bez przesady, bo ja tak powiedziałem, nic. Wiadomo, że to ma jakieś ślady zużycia. Natomiast ciężko mi to pewnie będzie oddać nagrywając, bo trzeba by to było zobaczyć. Nie ma tu żadnych pęknięć, chociaż znowu cofam, powiedziałem, że nie ma rys. No są, tutaj. Już wtedy to chyba montowano. Tutaj ryski są, cała reszta naprawdę ok. Nie wiem, możecie się śmiać. Przy czym ja powiem, że designersko ten projekt deski rozdzielczej w tej klasie dzisiaj się broni. I nie mówię tylko w porównaniu do 10-letnich samochodów. Zobaczcie, jak to dzisiaj jest. Ja mam takie wrażenie, że mamy dwie grupy producentów. Jedni wsadziliby ekran dotykowy, nie wiem, na sufit, na dach, a drudzy od tego odchodzą. Wracają do ustawień fabrycznych motoryzacji. Mówię konkretnie o tym. Sterowanie klimatyzacją, oczywiście 10-letnie auto, to nie jest dziwne, ale trzeba to docenić. Bo jeśli szukacie takiego samochodu, który będzie prosty, zaraz przejdę do silnika, bo tu jest wiele rzeczy prostych, to wiadomo, sterowanie klimatyzacją najprostsze jak może być i to jest super. To jest oczywiste, ale ja to w dzisiejszej dobie będę podkreślał. To, czego powinniśmy się oczywiście spodziewać po 10-letnim samochodzie, to przy automacie nie mamy tutaj auto hold, a dotykam, bo mamy mechaniczny ręczny, to się wiadomo ze sobą wiąże, więc samochód do miasta, no ale auto hold wtedy tutaj nie było.
dzisiaj już oczywiście jest. No a jeśli szukalibyśmy czegoś, co już jednak odstaje od tych dzisiejszych samochodów najbardziej, to zdecydowanie multimedia. Możemy sobie sterować nimi tak jak dzisiaj w Mazdach, pokrętłem, przy czym i grafiki, i jakość, sama obsługa, no czuć tutaj już ząb czasu. Dobra, jeszcze dwie rzeczy z wnętrza, zegary. To jest miód na moje serce. Ja uwielbiam klasyczne takie zegary, które są zegarami w tej dzisiejszej tabletozie. Obrotomierz, prędkościomierz, zasięg, paliwo. Co ja potrzebuję? Widzieć więcej. Ja przynajmniej nic i tak jak powiedziałem, uwielbiam to i fotele. Nie będę mówił, czy te fotele są świetne na trasie liczącej 1000 km, bo ja tego nie wiem, nie miałem takiego samochodu, a mam go na krótko, ale spójrzcie na nie. Te fotele mają 10 lat. To jest samochód, który ma przejechane 150 tysięcy kilometrów. Okej, to nie jest dużo. Natomiast one naprawdę dają radę. Nie są porwane. To, że nie są poplamione, to kwestia użytkowania. Generalnie to kwestia użytkowania i takie rzeczy, o których mówię, wiadomo, tego nie odniesiemy do wszystkich modeli. Zależy, jak kto traktował swój samochód, do wszystkich egzemplarzy. Przy czym w niektórych modelach, jakbyście tego auta nie użytkowali, to ono po 10 latach będzie wyglądało jak, nie wiem, koszulka z Pepco po 20 praniu. A tu tak nie jest. Naprawdę to wszystko w środku trzyma się bardzo dobrze. Ok, wystarczy o wnętrzu, przejdźmy do jazdy. Na początek cyferki, żebyście w ogóle poznali, czym ja się poruszam. Zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu benzynowy, wolnossący, czterocylindrowy silnik o pojemności 2 litrów. Dysponuje on mocą 160 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 208 Nm. Samochód ten, dysponując automatyczną skrzynią i napędem na 4 koła, rozpędzi się maksymalnie do 187 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 9,6 sekundy. Także wiecie, czym jadę, a jeśli jesteście zainteresowani CX-5, to poznajcie, jakie silniki w ogóle tutaj mogą pod maską zagościć. W chwili rynkowego debiutu CX-5 klienci do wyboru otrzymali dwulitrową, benzynową jednostkę Skyactiv G o mocy 160 koni mechanicznych z napędem na 4 koła lub 165-konną wersję z napędem na przednią oś. Przy okazji liftingu w 2015 roku do gamy benzyniaków dołączyła jednostka o pojemności 2,5 litra i mocy 192 koni, łączona tylko z automatyczną skrzynią i napędem na 4 koła. Do tego w CX-5 spotkamy jednostkę Skyactiv D, to jest diesla o pojemności 2,2 litra, który również występował w dwóch wariantach mocy 150 i 175 koni. Oba mogły łączyć się z napędem 4x4, a wersja 150-konna także ze skrzynią automatyczną. Ok, a co ja mogę powiedzieć o tym konkretnym egzemplarzu, o tym zestawie? Na pewno musicie sobie ułożyć w głowie, że to nie jest samochód dla osób wymagających jakiejś dynamiki. Nie o to tutaj chodzi. To jest silnik wolnossący i to jest clue programu. Pamiętajcie, że nawet jakby tu było 190 koni, a będzie to silnik wolnossący, to nie będziecie mieli tego momentu odjazdu, gdy zaczyna pracować turbo. Tego tu nie ma. Wiem, że wielu z Was o tym wie, ale są też osoby, ja to wiele razy widziałem, które nie mają takiej świadomości. Ja zwracam się tutaj głównie do nich. Dodajcie napęd na 4 koła, dodajmy automat, wolnossący silnik, 2 litry, ok. Ale to wszystko powoduje, że to nie jest samochód do dynamicznej jazdy, nie po to został stworzony. Natomiast z drugiej strony, jeśli lubicie jednostki wolnossące, bo doceniacie je chociażby za to, że po 10 latach za bardzo nie musicie się o nie martwić. Nie ma turbo, to się nie zepsuje. Najprostsza rzecz, jaka może być, i o to chodzi w Mazdach. Chodzi do dzisiaj, mniej więcej. Jest natomiast jedna rzecz, do której przyczepić się pewnie trzeba i o której trzeba wiedzieć. Spalanie. Uśredniając dane przekazywane przez użytkowników, możemy przyjąć, że CX-5 w prezentowanej specyfikacji na drogach podmiejskich w trakcie spokojnej jazdy spali około 6 litrów, ekspresówka w granicy 8, autostrada nawet 9, a w mieście w zależności od warunków spalanie powinno stabilizować się na poziomie 8 do 10 litrów. I teraz poruszyłem temat wyciszenia. I faktycznie, w CX-5 nawet przy 100 na godzinę robi się dość głośno. Też musicie mieć tego świadomość, jeśli na przykład chcecie SUV-a, bo każdy dziś chce SUV-a, tylko że będziecie tym SUV-em latać dużo po autostradach. Ja powiedziałbym, przemyślcie to jeszcze raz. Natomiast mając świadomość, jak to dzisiaj jest i każdy chce SUV-a, no to na autostradę będzie tu po prostu przy 120 czy też 140 właśnie na autostradzie głośno. Na pewno tak.
okej, no to wiemy, że musimy się trochę bać spalania, musimy się trochę bać wyciszenia. A czy musimy się bać awaryjności? Posłuchajcie. I jak to w Mazdzie, spodziewać możemy się problemów z elektryczną regulacją lusterek i foteli, a decydując się na odmianę benzynową, większym problemem niż usterkowość mogą okazać się ceny części zamiennych czy koszty samych przeglądów. Inaczej mówiąc, benzynowa Mazda to bardzo pewny wybór. Inaczej sytuacja przedstawia się dla chętnych na silnik wysokoprężny. Problemy z łańcuchem rozrządu, wycierające się wałki i zapychający się smog pompy oleju, wskutek czego silnik traci smarowanie i może ulec zatarciu, to aspekty wymagające wzmożonej uwagi. Trzeba oczywiście poruszyć kwestię zabezpieczenia antykorozyjnego, które w pierwszej generacji, no najlepsze nie było, delikatnie mówiąc, podobnie jak lakier, mało odporny na zarysowania. Z rzeczy, za które muszę tu jeszcze pochwalić, 10-letni samochód, 2014 rok, a mam kamerę cofania. Wiadomo, to jest jakość, jaka jest. Kiedyś miałem coś takiego w Sony Ericssonie z takim doczepianym aparacikiem. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. To tu jest podobnie, ale jest. Także coś tam z tyłu widać. No i dobra, ale żebyście wiedzieli, czy taki samochód jest w ogóle dla Was, ile sobie za to dzisiaj życzą, to sprawdźmy, ile takie używane cacko kosztuje. I tak, przeglądając ogłoszenia na Otomoto i zawężając kryteria do samochodów pochodzących z polskich salonów, zauważymy, że samochody poliftingowe kosztują w okolicy 70 tysięcy złotych, a te z pierwszych lat produkcji tańsze są o około 20 tysięcy złotych. Co ciekawe, wśród ogłoszeń znalazłem całkiem sporo diesli, pojawiają się też sztuki wyposażone w silnik 2,5-litrowy. Podsumowując, Mazda CX-5 to w mojej opinii jeden z najlepszych wyborów w tym roczniku i w tej klasie samochodów. To, za co ja lubię ten model, to może nie powiem, że ona prowadzi się jak CR-V. Aż tak dobrze nie jest, ale nadal jest dobrze. To jest jeden z wyróżników CX-5 w tym segmencie. Także właśnie tym u mnie CX-5 plusuje. Kolejna rzecz to to, że nie musimy się tego samochodu obawiać. Wiadomo, każdy samochód używany trzeba sprawdzić i tak dalej, ale tutaj nie ma wielu rzeczy, które mogłyby być i mogłyby się zepsuć. Wolno stący silnik, klasyczny automat, nic udziwnionego. W dużym skrócie, to jest jeden z najbardziej pewnych wyborów, jakich możecie dokonać w klasie na przykład 10-letnich SUV-ów. Także jeśli jesteście zainteresowani taką CX-5, a może tą konkretną CX-5, to chciałbym Was odesłać do Mazdy Bołtowicz, do warszawskiego dealera z Ursynowa, bo właśnie stamtąd mam ją na testy. No i jeśli oglądacie moje filmy, to wiecie, że to jest mój zaprzyjaźniony salon, także serdecznie polecam. I na koniec, tak jak zawsze, poproszę, jeśli macie chwilę, to oceńcie ten materiał, a jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!